Dobry wieczór Państwu. Członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie przystąpili dziś do czynu produkcyjnego dla uczczenia 40-lecia Polski Ludowej. Wykonano blachy karoseryjne do żuków wartości kilkuset tysięcy złotych. Blisko 49 milionów ton węgla kamiennego wydobyli w tym roku górnicy. Jest to prawie 1,5 miliona ton więcej niż w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku. Obecne dostawy węgla w pełni zaspokajają potrzeby gospodarki. Dobre wyniki górnictwa pozwoliły zwiększyć eksport. Do krajów drugiego obszaru płatniczego skierowano prawie 6 milionów 800 tysięcy ton węgla. Dobrze pracowali tej zimy również górnicy kopalń węgla brunatnego. Krakowskie zakłady Armatur. Z inicjatywy członków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej podjęto tu czyn produkcyjny dla uczczenia 40-lecia Polski Ludowej. W warsztatach mechanicznych uczniowie przy zakładowej szkoły zawodowej składali dziś podzespoły do baterii łazienkowych i kuchenny. Członkowie ZSMP z Armatury zamierzają podejmować dodatkową pracę także kolejne wolne soboty. Huta szkła gospodarczego Hortensja w Piotrkowie Trybunalskim. Jej wyroby znane są w kraju i za granicą. Pracuje tutaj blisko 2000 osób, przy czym ponad połowę stanowią ludzie młodzi. Właśnie oni, a konkretnie zakładowa organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej podjęła wiele pożytecznych inicjatyw dla uczczenia 40-lecia Polski Ludowej. 22 brygady rywalizują w młodzieżowym współzawodnictwie pracy. Obok młodych uczestniczą w nim także starsi pracownicy. Najcenniejsze są inicjatywy produkcyjne. Praca w dodatkowych godzinach, jak również wolne soboty, przyniosła już ponad 10 tysięcy sztuk różnych użytecznych, potrzebnych w gospodarstwie domowym wyrobów szklanych, które skierowano na zaopatrzenie rynku krajowego. Dziś dodatkową pracę podjęło prawie 100 osób, a więc blisko 80% codziennej obsady stanowisk na jednej zmianie Wydziału Formowania Szkła. Wynagrodzenie za dzisiejszą dodatkową pracę, wynoszące blisko 50 tysięcy złotych, pracownicy piotrkowskiej Hortensji przekażą na konto budowy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wieś Kamienna znana jest nie tylko na Podhalu z wielkiej aktywności społecznej mieszkańców. Inicjatorem wielu prac jest ksiądz dr Henryk Ostach, prezes Polskiego Związku Pszczelarzy, były naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, twórca zespołu regionalnego. Proszę księdza, 24 lata temu w tej wsi właściwie nie było nic, nawet drogi dojazdowej. Z inicjatywy księdza zrobiono drogę, zbudowano remizę, zbudowano wodociąg, zelektryfikowano wieś. No a w ubiegłym roku ta piękna wizytówka, dom pszczelarza. Naszym gorącym pragnieniem jest, żeby powstał dom księdza. Gdy zakończymy budowę domu księdza, pragniemy podjąć inicjatywę budowy szkoły. Chcemy podjąć budowę gazyfikacji i wreszcie budowę wielkiego sanatorium apiterapii. Czy ze strony władz wojewódzkich jest pomoc? Owszem, gdy chodzi o władze administracyjne i naszej gminy i władze wojewódzkie, jak najbardziej są przy nas. W każdym wypadku tego rodzaju akcji pomagają, doradzają. Możemy liczyć na to, że nigdy nie zawiodą. Rękojmą wszystkich poczynań jest wielka chęć naszej ludności, chęć pracy. Ksiądz jest dobrym organizatorem, zachęca ludzi do pracy, że nikt się nie liczy z tym, no idzie i pomaga. No jest taki społecznik, że ze wszystkimi się liczy, tak, że to jakby na księdza nie podawało, że to ksiądz jest, tak, prosty robotnik. Dzisiaj w porcie wojennym Gdynia-Oksywia odbyło się uroczyste podniesienie bandery na okrętach ORP Hutnik i ORP Gardno. Matką chrzestną ORP Hutnik była pracownica Wydziału Koksowni Hut imienia Bolesława Bieruta w Częstochowie Ewa Konieczna. Okręty nowo wcielone do służby wpłyną na podwyższenie gotowości bojowej marynarki wojennej PRL, a ich załogi będą mogły jeszcze skutecznie wykonywać swe obowiązki w codziennej służbie socjalistycznej ojczyźnie, w obronie morskich granic, w obronie pokoju. Z basenu numer 1 przy skwerze Kościuszki w Gdyni wypłynął dzisiaj w rejs w ramach operacji Żagiel 84 żaglowiec Dar Młodzieży. Załogę statku tworzy 129 studentów 2 i 4 roku Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie pod dowództwem kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Olechnowicza. Podczas pobytu Daru Młodzieży w Kanadzie przewidziane są liczne spotkania z Polonią z okazji 40-lecia PRL. Jedna z najstarszych jednostek lotniczych Ludowego Wojska Polskiego. 40 lat temu rozpoczęła swój szlak bojowy od Autyrów w Związku Radzieckim do Berlina.
Za bohaterskie walki w czasie II wojny światowej i utrwalanie władzy ludowej jednostka otrzymała bojowe wyróżnienie. Dziś piloci Pułku Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze swoimi umiejętnościami, odwagą i poświęceniem są wszędzie tam, gdzie trzeba ratować ludzkie życie i dobytek. Między innymi oni właśnie w czasie klęsk żywiołowych wspólnie z milicją i strażą pożarną przychodzą z pomocą. Proszę drzwi. Z okazji 40-lecia tej jednostki odbył się uroczysty apel. Za wzorową służbę i wyniki w szkoleniu oficerom i żołnierzom wręczono odznaczenia. Dzisiejsza uroczystość zainaugurowała obchody 40-lecia resortu spraw wewnętrznych. Dziś przed południem w wypadku samochodowym pod Kielcami zginął minister handlu wewnętrznego i usług Zygmunt Łakomiec. Samochód wiozący ministra wpadł w poślizg i czołowo zderzył się z jadącą sprzeciwka ciężarówką. Od jutra wzrosną ceny benzyny żółtej z 40 do 50 zł. W taksówkach osobowych za 1 km płaci się 15 zł, dotychczas 12. Wzrost cen benzyny nie spowoduje zwiększenia opłat za przejazdy autobusami w miastach i między miastami. Dziś w Teatrze Narodowym niecodzienna uroczystość. Kazimierz Wichniarz, wybitny aktor, znany z wielu ról w teatrze i filmie, niezapomniany Zagłoba z pana Wołodyjowskiego, obchodzi dziś jubileusz 50-lecia pracy scenicznej. Z tej okazji minister kultury i sztuki, profesor Kazimierz Żygulski, udekorował szanownego jubilata krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Życzenia następnego półwiecza aktywnej pracy, wspaniałych ról złożyli Kazimierzowi Wichniarzowi przedstawiciele Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, Ministerstwa Kultury, Teatru Narodowego i koledzy aktorzy. O godzinie 19 rozpoczął się w Teatrze Narodowym jubileuszowy spektakl Zemsty Aleksandra Fredry, w którym Kazimierz Wichniarz występuje w roli Dyndalskiego. I to już wszystkie informacje w tym wydaniu dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.